Dzień dobry. Witajcie, kochani, witajcie. 11 stycznia. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. Kochani, proszę wszystkie osoby, które są nowe, zwracajcie się do mnie po imieniu. Jestem Magda. Jesteśmy tutaj duchową rodziną, więc wszyscy się świetnie znamy. Tam się u góry poznaliśmy już. A może i tutaj gdzieś na ziemi, wcześniej w poprzednich życiach na siebie trafiliśmy. I przyciągnęła nas do siebie miłość. Przyciągnęła nas do siebie energia miłości, tej bezwarunkowej. Nie tej takiej, wiecie, człowiek do człowieka. Może też, ale przyciągnęła nas ta miłość duszy do duszy. Bo wszyscy jesteśmy tacy sami. I kochani, wszystko zaczyna się u nas tak samo. Zaczyna się u nas w głowie. Wszystko, co dzieje się w naszym życiu, wiecie, to jest splot planu przedurodzeniowego, który sobie dusza robi w momencie, zanim dusza wcieli się w ciało. Ona siedzi sobie tam u góry. Tak postaram się to bajecznie opowiedzieć. Siedzi sobie u góry i mówi, no dobrze, chce się wcielić. I wtedy idzie do swoich opiekunów, idzie do rady mistrzów starszych, którzy opiekują się duszą i opowiada o swoim planie. I dostaje listę, która zadań, które ma jeszcze do wykonania, aby wejść na kolejny poziom duszy. Poziomy duszy świadczą też o tym, jakie zadania dusza sobie bierze. Wiecie, młoda dusza nie może sobie wziąć ciężkich przeżyć, bo nie wytrzyma tego i, no i też przez to są popełniane samobójstwa. Kiedy człowiek nie dźwiga, między innymi przez to, bo nie zawsze przez to, ale często jest tak, że dusze biorą sobie adekwatne zdarzenia do swojego poziomu. I teraz ten plan przedurodzeniowy, kiedy wdrażamy w swoje życie, plus na przykład, no wzięła sobie dusza karmę do odpracowania jakąś, no bo w poprzednim życiu uczyniła tak i tak, spojrzała krzywo na sąsiadkę i teraz masz sąsiadkę, która cały czas krzywo na ciebie patrzy. A jak się przeprowadzisz i zmienisz pracę, no to tam też w pracy się znajdzie ktoś, kto krzywo na ciebie zaczął patrzeć. Dlaczego? Zaakceptuj tą osobę. Wyślij do niej miłość. Powiedz w duszy. Nie trzeba iść, słuchajcie, i mówić prosto w oczy. Kocham cię, duszo. Kocham cię, duszo. Bo pewnie teraz właśnie odrabiam lekcję. Jak ja byłam świetną sąsiadką, że kiedyś krzywo na kogoś patrzyłam. Tak pomyślcie, popatrzcie z tej perspektywy. I często jest tak, że w momencie, kiedy zaakceptujemy to, co się wkoło nas dzieje, tą złośliwą sąsiadkę krzywo patrzącą, to albo ona przestaje na nas krzywo patrzeć, albo się pakuje i wyprowadza i w jej miejsce przychodzi najcudowniejsza sąsiadka na świecie, jaka była możliwa. Ta, co nic nie widzi i nic nie słyszy. Ale kochani, tak to działa. Ale do tego całego splotu planu przedurodzeniowych zdarzeń, tego, co sobie zaplanowaliśmy na to wcielenie, do tego wszystkiego, co zabraliśmy ze sobą tam z góry do przepracowania, wiecie, wyobraźcie sobie list duszę z taką długą listą rzeczy do przepracowania. I ona biedna schodzi na ten świat i ta lista jest i tylko się odhacza. Odhacza. Ach, okej, wymagający rodzice. Ciach. Okej, właśnie mam zaniżone poczucie własnej wartości, ale sobie podniosę. Ale wiecie, co jeszcze jest? Dodatkiem do tego wszystkiego jeszcze jest nasza głowa, w której też wszystko się zaczyna. Bo nasza głowa produkuje energię, produkuje myśli. My te myśli zasilamy energią z serca, czyli uczuciami. Jak nasze myśli zasilamy uczuciami, efekt materii gwarantowany. Czyli jeżeli o czymś myślimy, do tego zasilimy to uczuciami, to staje się to namacalne. Na przykład,
ten aniołek, kiedyś ktoś sobie pomyślał, wyprodukuje ten aniołek i miał takie ogromne pragnienie, wyprodukuje go, wyprodukuje. Tak, dokładnie, no mam taki odlew, to tutaj wleję, wyprodukuję. Wiecie, to jest na przykładzie, to takie nam się wydaje oczywiste, no też mi wielka filozofia wymyśleć i wyprodukować aniołka. Ale wszechświat nie rozumie. Czy ty chcesz wyprodukować aniołka, że to jest aniołek wyprodukowany? Czy ty chcesz wyprodukować sytuację, która, o której myślisz, no nie wiem, zdradę? Na przykład. Dla wszechświata to nie ma znaczenia. Tam nie ma skali ważności rzeczy. Są rzeczy mniejsze, są rzeczy większe. Nie. Jest myśl, jest uczucie, jest działanie ze strony wszechświata. Więc tak trzeba o tym pomyśleć. I kochani, dziś, jutro i pojutrze jesteśmy w nowiu energii Księżyca. Więc dziś zaczynamy porządek w głowie. Wstawię link do wyzwania Świadome myśli, świadome rzeczywistość i zobaczycie, jak, co w waszej głowie się dzieje. Co chodzi, bo od głowy wszystko się zaczyna. I to nie znaczy, że dostaniecie mniej do przepracowania, niż sobie zaplanowaliście, bo dostaniecie dokładnie tyle samo, bo to jest wasza lista i być może jeszcze na tej liście macie komuś pomóc coś przepracować, bo się zgodziliście na to, ale to wszystko będzie zupełnie inaczej wyglądało z perspektywy głowy. I teraz może podam wam taki przykład. Pracowałam przez jakiś czas z mamą, która przyszła do mnie z ogromnym bólem, nieszczęściem, że ma dziecko niepełnosprawne. I w momencie, kiedy dowiedziała się, że to dziecko samo wybrało ją na swoją mamę, bo dusza poczuła, że to będzie najkochańsza mama dla niego i że ma czuć się obdarowana przez życie, że ma szczęście być mamą tak kochanego dziecka, to dziecko nie jest zupełnie leżące. Ale mama zupełnie inaczej spojrzała na rolę, którą wykonuje teraz w życiu. Nie było to dla niej uciemiężeniem, nie było to dla niej czymś strasznym, nie było to dla niej uwiązaniem w domu, a wręcz przeciwnie już w tej chwili. Jest misją dawania miłości temu dziecku. I to, że nic się nie zmieniło z tym dzieckiem, nic, totalnie nic. Dziecko jest takie, jakie było, to mama jest zupełnie inną osobą, bo w głowie niesie teraz zupełnie inne myśli. Teraz niesie wdzięczność, że masz szczęście być mamą tak kochanej dziewczynki. I kochani, jest to samo. Zdarzenie takie samo. Odbiór tego jest inny. I to właśnie, jak my odbieramy dane zdarzenia, jest dla nas tą naszą traumą tutaj, tym naszym piekłem. Ale możemy to wszystko sobie poprzemieniać. I z tego uciemiężenia możemy się stać najszczęśliwszą mamą na świecie. Mama chciała podróżować. No niestety nie może podróżować, bo opiekuje się dzieckiem. Ale wpadła na genialny pomysł, kupiła sobie dobre słuchawki i podróżuje. Mówi, że podróżuje sobie z YouTube'em. Jest jakieś wyjście? Jest, oczywiście, że jest. A powiecie zaraz, a nie to samo. A pewnie, że nie to samo. Wiecie, kiedyś nie pamiętam, kto to powiedział, ale to Storunia gość powiedział, że inteligentny człowiek wystarczy, że pójdzie do kuchni i może przeżyć podróż swojego życia. Także to nie trzeba udawać się nie wiadomo gdzie daleko. Równie dobrze można świetnie czuć się na kanapie,
w swoim domu i właśnie w ten sposób zwiedzać świat. Nie czuję smutku, że nie może tam jechać. A nawet ostatnio do mnie napisała, wiesz co, Magda, to jest świetne, bo ja bym sama nie trafiła do tylu miejsc, a do tego jeszcze bym wydawała pieniądze. I może się nasze życie odmienić? Oczywiście, że może. Tylko to my zaczynamy tą odmianę w głowie. Dobrze, kochani, karta na dzisiaj. Kartą na dzisiaj. Co tam dzisiaj nam karty chcecie pokazać? O, wyskoczyła karta na nów. W przeciągu kilku miesięcy coś do nas idzie. Idzie do nas. No, dzisiaj zaczniemy. Efekty pewnie będą za kilka miesięcy. Także zaczynamy od naszej głowy. Pamiętajcie, w komentarzu znajdziecie link do medytacji. Przyniesie odpowiedzi. Tak, medytujemy. Zamykamy oczy, kładziemy rękę na sercu i pytamy się, czego moja duszo pragniesz? Co moja duszo powinienem wiedzieć na ten temat? Jak to zrobić, jak to załatwić, duszo moja kochana. I mówię Wam, sukces gwarantowany. Przytulam Was wszystkich. Idzie do nas, idą zmiany, idzie dobro, idzie miłość. Przyjmijcie ją tylko. Przytulam, Magda.